Hej ludziska, tutaj Bady, witam was w kolejnym odcinku z Grajmy w Assassin's Creed 4 Black Flag. No i dzisiaj kolejne te misje poboczne oraz nurkowanie, magazyn tam gdzieś. Wypłyń w morze. Co tutaj zrobić? Tu jest ten wrak statku, więc myślę, że albo to pierwsze, albo ten magazyn. Dobra, robimy to. Jest bliżej. A w sumie jakby się teleportował, to też by było bliżej tamto. No cóż. Ostatnio miałem na przykład te nurkowania też wykonuję sobie po swojemu prywatnie. I było jedno takie ciekawe, że nie było tak normalnych skrzyń pod wodą, żadnego wraku statku, tylko że było wejście do jaskini i tam byli przemytnicy. I oni tam mieli skrzynię właśnie. To było ciekawe bardzo. A później wyjście było przez skałę. Skacząc do wody. Też było bardzo fajne. I dowiedziałem się tego, bo miałem tam misję zabójstwa i popłynąłem. Tak to bym zrobił może tu na odcinku. Dobra, coś tu płynie znowu. Cholerstwo. Dobra, jest tam coś, wystaje już. 7 skrzyń i 2 fragmenty Animusa. Black Trench. Zobaczymy, co tam się kryje. Miałem też nurkowanie, które było w statku, który wpadł w taką wielką szczelinę w ziemi, w głębinę i się zablokował. To też było fajne. Oczywiście te rekiny cholerne. Też wkurzają. Sru do wody. No okej. Jest tam rekin już. Czyha na mnie. Co pierwsze, pewnie to skrzynka. Wszystko bonżont mam, więc żaden problem teraz. Cholera, tam akurat musi ten być. Żeby mnie tylko tak nie dorwał, bo będzie lipa. Dobra, jest skrzynka. Muszę uważać, żeby nie dotykać tych jeżowców, bo skaleczę się oczywiście i będę miał mniejsze szanse przetrwania, jeżeli dorwie mnie rekin. A te rekiny to już polowałem. Polowałem na żarłacza białego, na rekina młota, na byczego. Oj, było blisko, prawie mnie tutaj dorwał teraz. O, meduzy. Meduzy też są niebezpieczne, no właśnie. Może mniej niż rekin, ale i tak niebezpieczne. No, płyn. Cholero. Teraz przydałoby się beczkę dorwać. No i znowu w tego meduza wpłynął. Szybko, szybko, może mnie nie dorwie. Jak schowam się w beczkę, to nie widzi mnie. No i tu są jakieś dwie skrzynie. Czy dam radę tędy wpłynąć? No kurde, chyba nie. Gdzie tu? O, mogę tu od razu wpłynąć, a jestem głupi. Nie zauważyłem tego. A druga jest pewnie wyżej. Nawet ładny hajs z tego idzie. Tu wypłynę? Nie wypłynę. Cholera. Znowu beczka by się przydała zaraz. No i te jeżowce. No właśnie. Jak tu pływać?
Ach, cholera. Jak tak dalej pójdzie, to będzie po mnie. To bym sobie chciał wziąć. Ha, masz ty. Nie dorwałeś mnie. Nie, no, zaraz zginę, będę musiał jeszcze raz tutaj płynąć, ale na szczęście zapisuję postępy, więc nie będzie trzeba zbierać wszystkiego od nowa. No właśnie, desynchronizacja. Dobra, jest skrzyneczka. Mogłem gdzieś tam na początku ją zebrać, ale ominąłem ją jakoś. Następne będzie co? Skrzynka tutaj. Daleko. O, fuck. No właśnie. Nie byłoby tutaj szans przepłynąć bez ugryzienia rekina. Dwóch rekinów. A następna jest tutaj. O, dziad tutaj jest. Jak znowu zginę, to będzie lipa. Trzymaj się z daleka od tego, Edward. No i do beczki od razu. A beczka jest tutaj. O, kwieciste żagle. Schemat. A więc takie bajery czasem się zdobywa. No i ostatnia rzecz tutaj teraz to fragment. I właściwie, żeby wrócić, to będę musiał teraz dymać całą drogę do tego dzwona. Dzwonu. Więc mam lepszy sposób po prostu. Dać się zaciukać rekinowi. I wtedy się znajdę od razu w dzwonie i bez stracenia żadnych tutaj moich bajerów. Tak, brutalny obraz i zeżarł mnie. Rozwalił tyle angielskich i hiszpańskich żołnierzy. Dał się zjeść rekinowi. Dobra, po sprawie. Następna rzecz to ten magazyn tutaj. Teleportuje się do Blue Hole. Właśnie tam była ta głębina, Blue Hole. A magazyn jest tam na tej wyspie. No oczywiście go tam bronią, jakieś statki to się rozdupcy. O, linowiec. Metal dużo, drewno dużo. Może podziękuję. Jak się tam wpływa? No, zapewne tamtędy. Cholera. No to nie zostaje mi nic innego, jak zaatakować to. Żebym tylko nie przegrał, bo tutaj są naprawdę dwie fregaty i ten linowiec. No i po co zrobiłem ten abordaż? Mogłem sobie rozwalić go. No rozwal tego kapitana, Flero. Pistolety. Okej. Okay. I tutaj beczkę może sobie strzelę. Dało to coś? Nie. Tego też nie trafiłem. Sobie załaduję jeszcze.
Kapitan padł. Jeszcze pięciu. Leci za burtę. No tam gościa zaraz zatłuką mi. No, niestety ktoś zginął. Ale zwycięsko się udało wyjść z tego. I co, naprawić kawkę teraz chyba. Naprawię sobie. A ten linowiec zaraz też pójdzie na dno. Albo do floty. Ciężkie kule i jazda. No i już po nim. Jeszcze ten dziad tutaj mały. Fregata. Co to jest fregata? Dla mnie. Tą sobie rozwalę akurat. O kurde! Ja myślałem, że poszedł na dno już. Na szczęście nie. To jak da radę, to pójdzie do floty. O, tu jest beczka. Z prochem. No te fale bujają czasem. Jestem nad albo pod nimi. Już nie mam gdzie strzelać właściwie. Ja sobie zrobię tak. Banderę mam zniszczyć. Banderę na końcu się niszczy, bo później trudno zejść z tego masztu wielkiego. Cholera. Zwiadowców też się na końcu niszczy. Zładuję? Zdążę? Ciechał go tak raz. Grubych nie chcę. No i tak właściwie dokonuję abordażu. O! No gruby. Teraz na górę. Tego dziada rozwalić. No, niestety zabrał ze sobą broń na dół. A tak to bym jeszcze tego ustrzelił. Dobra, i ostatnia rzecz. A nie, jeszcze tam jednego trzeba zabić. No, teraz już tylko jedna rzecz. A więc tam jest ta wyspa. Co ma ze sobą? Metal, drewno, cukier. Cukru mało. I do floty idzie oczywiście. Na miejsce jakiejś fregaty pójdzie. Kolejny linowiec. Dobra, tu ładnie zacumuję teraz. Na kamieniu. No, jak to robisz, Edward? Zacumował? Ni chuj nie zacumował, no. Co on odwala? Dobra, walić to. No dobra, cumuję. A więc, tam jest magazyn. Albo coś. A ja na razie sobie zbadam punkt widokowy. Na młynie jest. I są też... Jest jeden fragment Animusa. O nie, zaraz mnie zmiecie.
Cholera, no. O, szybko, 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 szybko. Jest, udało się. Fuck. No dobra, teraz chyba będzie bez jazdy na skrzydełkach. Po tej stronie już nie ma. No właśnie. Kurde. Edward. No. Mogę skoczyć na skrzydło? Wow! No nieźle. To misja zabójstwa. I co mi każe tutaj zrobić? Mam nadzieję, że nie lecieć gdzieś na wyspę inną. Bo chciałbym sobie to wykonać w 100%, tą wyspę oczywiście, ten magazyn i... Cholera. No jednak... A to się zrobi, jak już zdobędę ten klucz i wszystkie pozostałe rzeczy zrobię na tej wyspie. Strzałeczki magiczne znowu działają jak tylko potrafią i udaje im się to. Kibicuję tym oczywiście, którzy... O, o. Tym, którzy są otruci strzałką, bo później sami giną. Tego może usypiająco walnę. Szatułkę. Tego też. O, fuck. Znowu tu idzie jakiś. Co to tam? Dobra, tych już załatwiłem. Tutaj dzwon jest. No właśnie. Tamtego jeszcze dam radę sprzątnąć. Tak, właśnie grilla. Grill. To nie jest grill, kurde. Mam broń. Który tu tam leci? Nie ma. Dziadzie ty. O, o. No jednak. Długo się to ładuje. Fuck, jak oni tu wleźli? Wszystkich. No ty też spadnij, no. No to ja spadłem. Dobra, robimy to tak, spadam. Moje pistolety? Raz nie trafiłem, no. No co ty żeś zrobił? Nie załapał się. A tamten skąd? Przecież on nie żyje. No, zdążył. Fuck. Ja też zdążyłem. No i chyba tam jeszcze jeden został. I jeszcze kilku tam gdzieś. To mój statek? Nie. Jak to załatwiać to z hukiem? Tu gdzieś skrzynka była. Hey, on the moment, fire.
Dobra. No i tu jeszcze chyba niżej jest, niestety. O nie, tutaj. Już myślałem, że muszę zejść. O, shit. Trzeba skakać. Ale tam jest skrzynka. Dobra. Więc lecimy tam. Jakiś umrzyk. Nie ma mapy? Nie ma. No, żywa tarcza, udało się. Dużo ich tam jest, kurde. Ha, to ja tak sobie zrobię to. I po raz kolejny. Atakujcie się. No tu na fladze jest. Jak tam wleźć? Na maszcie flagowym. Tu da radę? Na tego patyka? Pewnie tędy. I teraz tędy. I tędy. I tędy. I tędy. Tędy, tędy, tędy. No. A skrzynka tutaj. Albo i wyżej. Albo i nie. A więc jak mam klucz, to lecę teraz do tego magazynu, opierdzielić go, no i po sprawie. A więc tych wysp niestety nie zrobię, nie zbadam, to już po swojemu, oczywiście, prywatnie. Czemu mówię po swojemu? Dlaczego tego dwa razy żeś walnął? Właśnie, dawno tych bomb dymnych nie używałem. I to był błąd mój, bo są zajebiste. Dobra, i magazyn. Co tutaj będzie? 100 metalu, 50 drewna, 60 płótna, 75 rumu i 60 cukru. Przyda się na pewno, albo i nie. Drewno mam na full, więc niepotrzebne jest. No i co, to tyle. A, jeszcze zapomniałem. Stele majów. Tam gdzieś było schowane. W dżungli. Co mnie tam? Spadaj. Ten jakiś wyższy jest chyba. O, będzie trudniej. Albo i nie. No właśnie. Ciekawe, ile mam ich, już ich zebranych, bo i chyba jest 12 czy coś, 16. Możliwe, że jest pokazane tutaj we wskaźniku postępu. A właściwie to ile procent mam już? No, nie pokazuje mi. Misje poboczne, przedmioty do zbierania. Główne lokacje. Lokacje dodatkowe, co tutaj? A. Forty morskie 100%, punkty widokowe 90, stele majów 83, a więc jeszcze kilka. Gdzie to jest? Jeszcze dwa, ok. Santa Nilas i stele majów w Long Bay. Gdzie jest to i to?
Pewnie te dwie wyspy. O, jest tutaj. Wielki Kaiman, to nie to. A Long Bay. Long Bay. Chyba, że nie mam odblokowanej tej jeszcze lokacji. Tutaj na przykład jest lokacja, która nie jest jeszcze odblokowana, bo fabuła jest jeszcze nie pociągnięta za daleko. A tam jest skarb jeszcze do zdobycia. Dobra, to by było na tyle, ludzie, bo no, przedłużyłem trochę już, a mój głos siada, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka już wkrótce. Na razie.